Cześć! Dzisiaj Ci przedstawię przegląd 5 najlepszych programów do montażu wideo, z których warto korzystać w 2024 roku. Ja nazywam się Tymoteusz, jestem montażystą wideo, grafikiem komputerowym oraz operatorem. Jeżeli chodzi o montaż wideo, jest to nieodłączna część naszego codziennego życia, począwszy od krótkich TikToków, aż po dłuższe formy takie jak YouTube. Dziś przyjrzymy się 5 najlepszym programom do montażu wideo, które wyróżniają się w 2024 roku swoimi możliwościami, funkcjami czy łatwością obsługi. Także bez zbędnego przedłużania, zaczynamy! Pierwszym programów do montażu wideo jest przez wielu znanych CapCut. CapCut to aplikacja, która zdobyła swoją popularność ze względu na swoją prostotę obsługi i bogatą gamę funkcji. Dostępność CapCut na platformach mobilnych takich jak iOS czy Android sprawia, że użytkownicy mogą edytować filmy w dowolnym miejscu i czasie, co stanowi duży atut dla osób aktywnych społecznościowo. Ponadto CapCut oferuje szeroki zakres efektów specjalnych, przejść, filtrów czy dźwięków, które pozwalają użytkownikom na dopasowanie swoich produkcji do własnego stylu i preferencji. Kolejną ciekawą pozycją z programów do montażu wideo jest Shootcut. Jest to darmowy i otwarty edytor wideo, który oferuje użytkownikom szeroki zakres funkcji edycyjnych i wszechstronność. Jednym z największych atutów tego programu jest obsługa wielu formatów plików, wideo i audio, co czyni go idealnym narzędziem do pracy z różnorodnym materiałem. Ponadto program oferuje zaawansowane narzędzia do korekcji kolorów, stabilizacji obrazów czy dodawania efektów specjalnych, które pozwalają użytkownikom na dopasowanie swoich produkcji wideo do własnych potrzeb i preferencji. Ten program do montażu wideo może być wykorzystywany zarówno przez profesjonalistów, jak i tych początkujących, którzy poszukują wszechstronnego i łatwego w użyciu narzędzia do edycji wideo. Kolejnym z programów do montażu wideo, które warto sprawdzić w 2024 roku, jest Wondershare Filmora. Co wyróżnia Filmorę wśród innych programów? Przede wszystkim Filmora oferuje szeroki zakres funkcji edycyjnych, które są łatwe w użyciu nawet dla osób bez wcześniejszego doświadczenia w montażu wideo. Interfejs Filmora jest intuicyjny i przyjazny użytkownikowi, co pozwala na szybkie zrozumienie podstawowych funkcji i narzędzi. Jednak to, co naprawdę wyróżnia Filmora, to jej bogata biblioteka efektów specjalnych, dźwięków, filtrów oraz efektów przejść, które pozwalają użytkownikom na dodanie profesjonalnych efektów do swoich produkcji wideo. Ponadto Filmora oferuje możliwości eksportowania projektów wideo wysokiej jakości do różnych formatów, co czyni ją idealnym narzędziem do tworzenia treści na media społecznościowe, YouTube'a czy strony internetowe. Czwartym programem do montażu wideo, który polecam sprawdzić, jest DaVinci Resolve. Jest to kompleksowe narzędzie do edycji wideo, które cieszy się dużą popularnością wśród profesjonalistów z branży filmowej. Ten program przede wszystkim wyróżnia się jakością obrazu oraz zaawansowanymi funkcjami korekcji kolorów. Jednak to, co naprawdę wyróżnia program DaVinci Resolve, to jest zaawansowane narzędzia do edycji audio, efektów specjalnych oraz animacji, które sprawiają, że użytkownicy mogą tworzyć produkcje wideo wysokiej jakości i kreatywności. Ponadto DaVinci Resolve oferuje również możliwości pracy w trybie kolaboracyjnym, co pozwala na efektywną współpracę z innymi członkami zespołu w czasie rzeczywistym. Ostatnim z programów do montażu wideo na naszej liście jest Adobe Premiere Pro. Jest to najbardziej zaawansowany program do edycji wideo, które jest dostępne na rynku. Jest to także narzędzie, które jest często wybierane przez profesjonalistów w branży filmowej, a także przez ambitnych twórców wideo na różnych poziomach zaawansowania. Ale co sprawia, że Premiere Pro jest tak popularny? Przede wszystkim jego elastyczność oraz wszechstronność. To narzędzie oferuje ogromne możliwości twórcze dzięki zaawansowanym funkcjom edycyjnym i obszernej palecie efektów specjalnych. Ponadto integracja z innymi aplikacjami Adobe, takimi jak After Effects czy Photoshop, sprawia, że praca nad projektem jest jeszcze bardziej efektywna. Premiere Pro oferuje również zaawansowane narzędzia do korekcji kolorów, stabilizacji obrazu czy usuwania szumów audio, co pozwala użytkownikom osiągnąć profesjonalne efekty bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi. Pomimo, że Premiere Pro może być nieco trudniejszy dla początkujących, warto poświęcić czas na naukę obsługi tego programu, gdyż efekty końcowe z pewnością to wynagrodzą. Pamiętajcie, że wybór odpowiedniego programu do montażu wideo zależy od Waszych indywidualnych potrzeb, umiejętności oraz preferencji. Każdy z wymienionych tutaj programów ma coś wyjątkowego do zaoferowania, więc warto przetestować je wszystkie i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Waszym preferencjom. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie lub chcecie podzielić się swoim doświadczeniem skorzystania z tych programów, to śmiało piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału oraz włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco z tego typu materiałami. Także do następnego!